Cześć! Dzisiaj zrobię pyszne, kruche ciasto z musem z rabarbaru. Przepis na to ciasto jest od wielu lat w mojej rodzinie. Ciasto ma niepowtarzalny smak. Naprawdę polecam Wam spróbować. Zapraszam do oglądania. Najpierw przygotuję kruche ciasto. Jest to bardzo proste. Najpierw przesiewam mąkę pszenną. 5 żółtek. 150 g. Zimne masło pokrojone na kawałki. Oraz łyżkę oleju. Zagniatamy ciasto. Dodaję jeszcze łyżkę zimnej wody. Zagniecione ciasto dzielę na dwie części. Jedną większą, drugą mniejszą. Tu jest większa, mniejszą też wkładam do woreczka. I umieszczamy w lodówce na godzinę, ponieważ ciasto musi się dobrze schłodzić. Teraz czas na mus z rabarbaru. Potrzebuję około 2 kg rabarbaru. Odcinam końcówki. Kroję na mniejsze kawałki. Rabarbar umieszczam w garnku. Dolewam około 1/4 szklanki wody i gotuję na małym ogniu. Raz po raz należy przemieszać i gotujemy, aż rabarbar się rozgotuje. Gdy rabarbar jest już taki rozgotowany, wsypuję cukier. Cukru dodajemy do smaku. Ja najpierw wsypałam 1,5 szklanki i będę próbować, czy jest dostatecznie słodki mus. Spróbowałam i mój mus jest już wystarczająco słodki, więc więcej cukru nie dodaję. Ciasto wyjęłam z lodówki. I tą większą częścią wyłożę dno formy. I robię mały rand. Ciasto nakłuwamy widelcem. Ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni. I podpiekamy około 20 minut, aż będzie lekko złote. Mniejszą część ciasta obtaczam w mące i cienko rozwałkowuję na prostokąt. I kroję w paseczki. Ciasto podpieczone i na takie gorące ciasto wylewam ciepły mus rabarbarowy. Na wierzchu układam paseczki ciasta. I w drugą stronę. Okej,
I ponownie wkładam ciasto do piekarnika nagrzanego na 200 stopni i będę piekła jeszcze około 20-30 minut, aż będzie złote. Ciasto upieczone. Jest przepyszne. Naprawdę polecam Wam. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał.